Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, tym serdeczniej, że zaczyna się Święto Polskiego Kina. Przyznaję, że zawsze, kiedy zbliża się wrzesień, zbliża się festiwal, to jakoś, nie wiem, od razu rośnie we mnie entuzjazm, endomorfiny się wyzwalają, bo na co dzień zajmuję się kinem polskim. Jestem jego wielkim fanem, nawet w tych okresach, kiedy było słabe, wierzyłem w nie i teraz ono wychodzi bardzo mocno, ewidentnie z dołka. No i to jest pierwszy dzień, oczywiście w sobotę pewnie będę miał minę trochę inną, ale dzisiaj pełen nadziei. Zaczynam przygodę festiwalową. Proszę Państwa, zaczynamy od plakatu filmowego. Zaoferowano mi godzinę na to, żeby o plakacie filmowym powiedzieć. Proszę Państwa, to jest oczywiście niewykonalne, jak Państwo wiecie, jak wszystko, co ma długą historię i miało być sprzedane w ciągu godziny. W związku z tym będzie to raczej pewien skrót, pewne resume tego, co o plakacie filmowym można powiedzieć. I to, czym jest plakat filmowy, jakie funkcje spełnia, jak wyglądała historia plakatu filmowego, przede wszystkim polskiego, będę chciał, proszę Państwa, ilustrować nade wszystko na kanwie, czy w oparciu o plakaty Andrzeja Wajdy. Okazja jest taka, proszę Państwa, dlaczego Andrzej Wajda? Można powiedzieć, bo Andrzej Wajda, prawda, i wystarczy. Ale jak Państwo wiecie, Andrzej Wajda w tym roku obchodził 90. rocznicę urodzin. Tutaj niedaleko zaprezentowano wystawę 40 na 90. I w ramach tej wystawy 40 na 90 są także prezentowane plakaty filmowe. Ktoś z Państwa będzie chciał, może podejść i ją jeszcze sobie obejrzeć. Stąd te różne elementy jakby zgrały się w całość i też ten temat. Od razu, proszę Państwa, powiem, wskażę Państwu, zwrócę Państwu uwagę na te dwa plakaty. Otóż zobaczcie Państwo, jak one się bardzo od siebie różnią, prawda? Znaczy kanał, taki bardzo malarski plakat Jana Lenicy z bardzo wczesnego okresu twórczości Andrzeja Wajdy i plakat do Katynia. Taki plakat, który, proszę Państwa, pewnie rozpoznajemy i znamy, prawda? Czyli 3-4 postacie na plakacie, nie? Jak to się czasem mówi, czyli głowy aktorów wyciągnięte z fotosu, czy ewentualnie ze zdjęcia filmowego. To jest, proszę Państwa, pewna przepaść stylistyczna pomiędzy tym, jakie były kiedyś plakaty, kiedy Andrzej Wajda zaczynał swoją twórczość, i jak wyglądała polska szkoła plakatu, o której jeszcze za chwileczkę powiemy, i jak to wygląda dzisiaj. Od razu mogę powiedzieć, że to jest raczej minorowa konstatacja. To znaczy to, co kiedyś się działo z plakatem filmowym, zwłaszcza, jeszcze raz podkreślę, polskim, który przodował w ogóle na świecie. W pewnym momencie był najlepszym plakatem filmowym na świecie z punktu widzenia estetyki, z punktu widzenia artystycznego. Z tym, co mamy dzisiaj, to jest wielkie zubożenie tej tradycji. Przejdźmy, proszę Państwa, zacznijmy od pewnych oczywistości. Zadajmy sobie pytanie, czym jest plakat. Każdy oczywiście, proszę Państwa, o tym wie, więc ja tylko sięgnąłem do jakiejś definicji, do akurat definicji encyklopedii. Wiem, już w samym, proszę Państwa, tytule tego slajdu macie Państwo napisane, ci oczywiście, którzy widzą, nie? Bo pewnie większość nie widzi, ale te napisy są bardziej nawet i dla mnie niż dla Państwa, żebym sobie przypominał od czasu do czasu jakąś treść. Otóż, proszę Państwa, plakat to nie afisz. To oczywiście wiemy, tak? Afisz to są po prostu litery, typografia informująca o jakimś wydarzeniu. I można, proszę Państwa, powiedzieć, że takim afiszem, nawet nie podpisanym w bazie w plakatów Filmoteki Narodowej, nie wiemy, kto zrobił ten afisz, jest afisz do filmu Pokolenie, to jest debiut Andrzeja Wajdy, ale zobaczcie Państwo, pomimo tego, że mamy świadomość, że tu są właśnie same litery, prawda, to znaczy, że tutaj nic nie ma, tak, poza samymi napisami, które mają informować o wydarzeniu, czy mają informować o filmie, to zobaczcie Państwo, że ten taki jakiś mały desenik, prawda, sprawia, że to coś nabiera już bardziej graficznych rozmiarów. To jest afisz, ale nawet i afisz bardzo ciekawie zakomponowany plastycznie. Oczywiście plakat, proszę Państwa, no to jest coś, co musi mieć ewidentnie jakieś opracowanie plastyczne, jakiś obraz, tak? I tym się różni od afisza. Ja pozwolę sobie, proszę Państwa, w takim razie zacytować tę definicję, która się znajduje w encyklopedii. Wiem, plakat to plastycznie zakomponowane ogłoszenie publiczne. Duże rozmiary, bardzo zwięzły tekst w połączeniu z potrzebą dobitnego, silnego wyrazu plastycznego dla przedstawienia określonych treści. Czyni, tu było kiedyś, proszę Państwa, czyni, nie, ale tu gdzieś zniknęło, czyni z plakatu ciekawą dziedzinę plastyki.
Czyli to jest, proszę Państwa, generalnie dziedzina plastyki. To znaczy plakat filmowy, w przeciwieństwie do afisza, nie ogranicza się tylko do składu, który można zrobić, wiecie Państwo, nie literek. Nie? Plakat, żeby był plakatem, musi mieć w sobie ten komponent graficzny, estetyczny. Musi być grafik, musi być plastyk, który nada temu plakatowi jakąś estetyczną, czasem artystyczną formę. Jakie funkcje spełnia plakat? No, każdy z nas oczywiście wie. No, podstawową funkcją jest funkcja informacyjna, prawda, żeby poinformować o jakimś wydarzeniu. Dalej, funkcja reklamowa, która nie jest tożsama, proszę Państwa, z funkcją informacyjną, bo afisz spełnia funkcje informacyjne. Plakat ma z kolei zachęcać, w związku z tym musi posiadać jakiś komponent estetyczny, jakiś haczyk, który sprawi, że widz zwróci na niego uwagę i o, to jest rzeczywiście ciekawe, zaintrygowało mnie, pójdę. A więc funkcja informacyjna, funkcja reklamowa, oczywiście funkcja estetyczna, mówiliśmy o tym, czyli taka funkcja, która lokuje go gdzieś w kręgu sztuki. A właściwie grafiki użytkowej, tak się to czasem nazywa, czyli takim, wiecie Państwo, takim rozkrokiem pomiędzy tym, co jest użyteczne, no po prostu promocja, reklama, ta sfera i sztuka. Plakat jest właśnie takim rozkrokiem na barykadzie, umiejscowionym przekazem kulturowym. Dalej, proszę Państwa, czasem spełnia także funkcję, dlatego wziąłem to w nawiasie, czasem spełnia także, proszę Państwa, funkcje wychowawczo-propagandowe, zwłaszcza w PRL-u było to bardzo ważne. Uprzedzając, proszę Państwa, w PRL-u, w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czasem nie chodziło o to, czy plakat coś o czymś informuje dobrze, czytelnie, czy cokolwiek reklamuje, tylko czy na przykład wprowadza w obieg kulturę artystyczną, to znaczy był tak artystycznie ciekawy, graficznie ciekawy, że kształtował gust plastyczny odbiorców. Więc miał ten taką funkcję też wychowawczą, a czasem propagandową. Były takie, proszę Państwa, okresy w polskim kinie, gdzie plakat ewidentnie, tak samo jak plakaty na murach, nawoływał do czynu. Jeszcze będę, proszę Państwa, o tym mówił. Dalej, proszę Państwa, czasem spełnia też funkcje społeczne. Co to znaczy? Dlaczego wyodrębniam to z tamtego pierwszego? Otóż społeczne, plakacista nieraz, a zwłaszcza polski plakacista, w okresie, no nazwijmy to autorytarnym, totalitarnym okresu PRL-u, zadawał sobie pytanie nie tylko, czego władza ode mnie żąda, ale czasem zadawał sobie także pytanie, a czego oczekuje ode mnie publiczność? Czy nie mogę przemycić w plakacie pewnych treści, które tak zakomponowane dadzą widzowi jakiś taki sygnał, rebus? I plakat niby bezpieczny, przez cenzurę zaakceptowany, a jednocześnie dający widzom jakąś taką satysfakcję z jego oglądania, z odczytania na przykład jakiegoś tajnego kodu, do tego też, proszę Państwa, za chwileczkę wrócimy. Czyli, proszę Państwa, plakat ma informować, zachwalać, przyciągać uwagę, ale także kształtować świadomość. Nie zawsze, ale także tak bywa, co nie zmienia faktu, że zawsze w jakiś sposób kształtuje świadomość czy gust estetyczny. Jak jest słaby, bo sobie nikt nie zakłada, jak w kinie amerykańskim, tych funkcji estetycznych, pedagogicznych, wychowawczych, to on też jakoś kształtuje gust, tak? Oglądamy te same plakaty fotograficzne i myślimy sobie, jaki to słaby film, skoro jest taki sam plakat, jak wszystkich innych. Tak? Dalej, proszę Państwa, dominacja funkcji tych wymienionych, plakatowych, zależna jest, proszę Państwa, od, jakby to powiedzieć, modelu kinematografii, to znaczy od zleceniodawcy, od tego, kto produkuje filmy, jakie wiąże z plakatem oczekiwania. W kinie amerykańskim, jak Państwo doskonale wiecie, które jest kinematografią komercyjną, wysokoprzemysłową, najważniejszy jest komponent reklamowo-informacyjny. Chodzi o to, żeby przyciągnąć jak największą ilość ludzi do kina. A w PRL-u, o czym jeszcze wspomnę, ale już teraz przeciwstawię te modele, w PRL-u, kiedy nie było wymogu komercyjnego, to znaczy tak na dobrą sprawę, co Państwa może zdziwi, film nie musiał się wcale w kinach zwrócić, Te funkcje, brak sygnału, te funkcje wcale nie były najważniejsze. Właśnie te ostatnie zaczynały dominować. Jeszcze, proszę Państwa, do tego wrócę. Nie było wymogu komercyjnego, nie było wymogu tego, żeby się film sprzedał, co dziwne trochę, ale częściowo nawet dzisiaj tak jest, ale nie będę na razie burzył wątku. Nie? Proszę Państwa, i chcę powiedzieć o tym plakacie filmowym na przykładzie takich czterech modeli, trochę o kinie hollywoodzkim, o polskim kinie przedwojennym, który bardzo różni się, jego plakat rzecz jasna, od tego, co nastąpi później, czyli kino PRL i to, co dziś, kino współczesne polskie. Pójdźmy, proszę Państwa, dalej. To jak Państwo nawet tego nie widzicie, to jak mówię, nie ma problemu. Generalnie, proszę Państwa, trochę jest tak, to zaryzykuję nawet taką teorię, że plakat to jest taki przekład intersemiotyczny, przepraszam za to wyrażenie, tak? Akademicki, intersemiotyczny. Już mówię, o co mi chodzi. Semiotyka, jak pewnie Państwo wiecie, to jest taka ogólna teoria znaku. To znaczy, ta nauka pyta o to, dlaczego dany znak znaczy. Jakie są jego specyficzne możliwości, żeby znaczyć. I wiadomo, proszę Państwa, że inaczej coś napiszemy w języku naturalnym, prawda? Inaczej będziemy komunikować, a inaczej przy pomocy obrazu, tak? Tutaj napiszemy, a tutaj pokażemy, na przykład, nie wiem, znak
znak na drodze, znak drogowy, jest formą znaku, która jest komunikowalna, to znaczy my wiemy, co się za tym znakiem kryje, ale opisywana, ale jakby ujęta w formę graficzną, prawda? Ale to samo możemy napisać zakaz wjazdu, prawda? Słowami. Intersemiotyczny, to znaczy w jaki sposób jeden przekaz, jedno medium, jeden język, język kina, przekłada się na język plakatu. A to są, proszę Państwa, dwa kompletnie inne języki. Bo język plakatu to, jak gdyby, można powiedzieć, jest językiem malarstwa, językiem plastyki, a język kina to też zupełnie inna sztuka, tak? I zupełnie inne medium. Zwykło się, proszę Państwa, mówić, że kino to jest sztuka czasowo-przestrzenna, z akcentem kładzionym na czasowa. To znaczy, że żeby odebrać przekaz filmowy, trzeba oglądać go w czasie, widzieć ruch, który też się odbywa w czasie i widzieć fabułę, która się rozwija w czasie. To jest sztuka czasowa. Przestrzenna także, ponieważ rejestruje elementy przestrzeni, architekturę, scenerię i tak dalej. Są takie filmy, proszę Państwa, bez wątpienia, które na przykład zwalniają akcję, więc ten element czasowy i koncentrują się na tym, żeby pokazywać. Dzisiaj jest taki nurt slow cinema, to znaczy prawie nic się nie dzieje, aktor siedzi pół godziny na krześle, a my oglądamy wszystko, co dookoła, no, tam za aktorem jest, nie? W tym sensie takie kino, taki model kina zbliża się trochę do malarstwa, które przecież czym jest? Malarstwo jest niczym innym jak przekładaniem jakiejś treści na dwuwymiarową płaszczyznę, tak? Malarstwa nie odbiera się narracyjnie, a więc czasowo, tylko malarstwo odbiera się jakby intelektualnie, odbiera się, ogląda się poszczególne elementy na ekranie. To jest sztuka przestrzenna, a nie czasowa. Oczywiście są twórcy, są malarze, są plakaciści, którzy próbują jakoś zaanonsować ruch, narrację, fabułę w filmie. Starają się to zrobić. Całe na przykład malarstwo realistyczne XIX wieku tworzyło bardzo zabudowane obrazy z dużą ilością bohaterów, jak na przykład Bitwa pod Grunwaldem, kojarzycie Państwo ją, prawda? Gdzie trzeba było odczytywać, tworząc jakby swoją własną narrację, cały przekaz. No, znaczy od jednego, od księcia Witolda chodzić, prawda, i całą opowiastkę sobie z tego uwypukleć. Co nie zmienia faktu, że malarstwo jest sztuką przestrzenną. I teraz tak dwie odmienne sztuki, jedna na drugą musi się przenieść. To znaczy film, trwający często 90 minut, dynamiczny, z ruchem i z fabułą, musi jakby zostać przeniesiony, zaadaptowany. Ja mogę, proszę Państwa, powiedzieć, że to jest świadomie, że to jest rodzaj adaptacji. Tak samo jak z literatury czyli z innego języka na film, też na inny język. Więc mamy do czynienia, proszę Państwa, z rodzajem adaptacji. Tych adaptacji może być wiele. Mogą być takie wierniejsze filmowi, na przykład takie, gdzie widać bohaterów, jakieś scenki na plakacie z tego filmu, prawda? To jakby stara się taki plakat przełożyć część akcji, żebyśmy wiedzieli, o czym ten film jest. Ale są takie adaptacje, proszę Państwa, adaptacje w cudzysłowie, adaptacje plakatowe, w których naprawdę trudno jest nam rozeznać, o czym jest film, kim są bohaterowie. Zaraz takich przykładów trochę pokażę. Na przykład, no właśnie, to bardzo dobry, proszę Państwa, kasus. Wyrok na Franciszka Kłosa. To jest, proszę Państwa, plakat Jana Lenicy, wybitnego polskiego grafika, plakacisty, który zrobił w 2000 roku właśnie ten plakat dla filmu telewizyjnego, filmu Andrzeja Wajdy. I film jest, proszę Państwa, jeśli Państwo kiedyś go widzieliście, to od razu wprowadzę. To jest film o takim policjancie, w czasie wojny, który służy Niemcom, prawda, małe miasteczko gdzieś, i on jakby stacza się w takiej coraz bardziej mętnej zbrodni, zabija uciekinierów, zabija uchodźców i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie służy Niemcom, tak? I proszę Państwa, no, ten plakat kompletnie nie odnosi się ani do wojny, ani nie odnosi się do postaci Franciszka Kłosa. Nic nie jesteśmy w stanie rozpoznać z tego plakatu, co dotyczy fabuły tego filmu. Tak? Natomiast, proszę Państwa, jeśli się dobrze przyjrzymy temu plakatowi, to widzimy jakieś bujne, prawdopodobnie polne kwiaty czy rośliny, a wśród nich, tu ci z Państwa, którzy widzą oczywiście, nie? A ci, którzy nie widzą, to opisuję, wiadomo, czyli też dokonuję przekładu, translacji na język. Tutaj jest, proszę Państwa, wąż. Więc od razu, proszę Państwa, nam się kojarzy, że jeśli tutaj mamy bujny świat, a tutaj węża, bujny świat raczej pewnie polskiej wsi, bo to są takie polskie kwiaty, to jest wąż, który się... Dziękuję. To jest wąż, który czai się w tej polskiej trawie, czyli to jest to zło, prawda? No wąż, wiadomo, jest ewidentnie symbolem zła, więc będzie to film, zobaczcie Państwo, my nie wiemy, jaka jest fabuła tego filmu, kiedy dzieje się akcja tego filmu. Więc przekład, który dokonał tutaj twórca, ten przekład dotyczy już samej jakby wymowy filmu, to znaczy on mówi nam wprost, że przekaz tego filmu, ten taki po obejrzeniu, kiedy my się zastanawiamy i piszemy recenzję, to jest taki, że oto mamy do czynienia z uniwersalną opowieścią o złu.
o tym, jak człowiek wpada coraz bardziej, coraz głębiej, wchodzi na drogę zła, którego skaża i można powiedzieć, no, w jakiś sposób demonizuje. Tak? I film, proszę Państwa, film rzeczywiście o tym jest, o takim moralnym piekle, w które wpada ten bohater, bo nie jest w stanie powstrzymać swojej zbrodni. Więc od razu, proszę Państwa, jak oglądam taki plakat, to myślę sobie, o, to będzie jakiś pewnie uniwersalny dramat, uniwersalna opowieść, parabola o złu. Pewnie być może w czasach, znam Wajdę, pewnie w czasach jakichś współczesnych albo wojennych, ale uniwersalna opowieść. Więc w tym sensie jest to rodzaj przekładu, adaptacji tego zagadnienia. Proszę Państwa, jakie zadają sobie w ogóle pytania plakaciści? I za chwileczkę odpowiemy sobie na przykładzie tych dwóch plakatów do filmu Kanał. Mianowicie, każdy plakacista zadaje sobie pytanie, gdy dokonuje tego przekładu, gdy dokonuje tej translacji na płaszczyznę kartki, małej kartki 90-minutowego filmu przebogatego w informacje. Więc to jest, proszę Państwa, przekład naprawdę ekstremalny, nie ma takiego. Jaki jest temat filmu? Oczywiście na przykład wojenny. Okej, no dobra, wojenny temat. Tak jak tutaj, w wypadku kanału. Jaki jest przebieg fabuły, czyli jak losy się toczą, prawda, kto kogo zabił, jak się film kończy, bo to jest niezwykle ważne, no to jest jasne. Dalej zadaję sobie pytanie, co film próbuje przekazać? O, właśnie, co film próbuje przekazać, pamiętacie Państwo, jak w Wyroku na Franciszka Kłosa. To jest właśnie ten komponent. Na tym się zatrzymał i to uchwycił do przekładu Jan Lenica. Dalej, jaki jest styl filmu? No, niektórzy twórcy, proszę Państwa, mają pewne predylekcje, na przykład, nie wiem, do długich ujęć, do obrazu traktowanego tak malarsko bardzo, jak Andrzej Wajda, do oświetlenia na przykład światłocieniowego. Więc to są, proszę Państwa, elementy, które tworzą pewien styl filmu, który czasem jest bardzo ważny, gdy chce się, może to jest dla twórcy plakatu najważniejsze, żeby właśnie tą aurę wynikającą ze stylu przełożyć na kartkę, dla jakiej publiczności będzie to film, czego oczekuje zleceniodawca, czyli inaczej, na ile mogę sobie pozwolić, tak? Czego oczekuje zleceniodawca i czego oczekuje odbiorca. To znaczy, czy na pewno muszę zrobić to tak, jak zleceniodawca, sponsor, producent mi każe. Czy nie spróbować czegoś tam, wiecie Państwo, nie? To nie wiem, czy Państwo widzicie, nie? Robię okiem, nie? No, z daleka pewnie widać, nie? Czyli tutaj troszkę tak pomach. I teraz, proszę Państwa, przyjrzyjmy się tym dwóm plakatom z filmów Andrzeja Wajdy. Zobaczmy plakat Jana Lenicy Kanał. No zobaczcie Państwo, gdyby zadać te pytania, jaki jest temat filmu, jak dostrzeżemy, proszę Państwa, tutaj ten maszynowy karabin, to chyba wojenny, nie? No ale tu, proszę Państwa, chyba łatwiej jest nam, nie? Dostrzeżę, że to jest wojenny. No? Dalej, jaki jest przebieg fabuły? No tutaj to sobie powiemy, nie? Stoi z karabinem tak i przycho. No, to o fabule niewiele. Natomiast tutaj już coś mamy. Ona go trzyma, prawda? Ten walczy. Już coś możemy powiedzieć. To będzie akcja, gdzie będzie się działa w kanałach, gdzie ona prawdopodobnie prowadzi tego koraba, wiemy z filmu, prawda? Gdzieś są pewne elementy fabuły w tym zmultiplikowanym opisie czy pokazie tych bohaterów. Dalej, jaki to jest gatunek filmu? No tutaj po tym to sorry, trudno byłoby nam, no chyba wojenny też, byśmy połączyli to z tematem filmu. Wojna, film wojenny być może, ale to nie ma takiej pewności, że kanał jest sensu stricte tylko i wyłącznie filmem wojennym. Dla jakiej publiczności? O, i tu się, proszę Państwa, też pojawiają ciekawe schody, bo jak widzę taki plakat, to sobie myślę, że twórca nie dba o tą najniższą publiczność, przepraszam za to wyrażenie, znaczy taką publiczność, która by przede wszystkim kieruje się tym, co widać na plakacie jako akcje, bohaterów, gwiazdorów i tak dalej, prawda? On raczej adresuje ten swój przekaz do wyrafinowanych odbiorców kultury, do takich, mówi coś takiego, ten film, jak mój plakat, jest bardzo artystyczny, ten film, jak mój plakat, jest wyrafinowany, tak? To wynika jakby z tego plakatu. Bo rzeczywiście, proszę Państwa, no kanał jest uważany za jedno z najważniejszych dzieł polskiej sztuki filmowej, nie popkultury, nie kina gatunkowego, ale sztuki filmowej w historii polskiego kina. Dalej, czego oczekuje zleceniodawca, czyli na ile mogę sobie pozwolić. Tak? To akurat nie jest to aż takie zasadne to pytanie, ale generalnie ono zawsze się też jest stawiane. I czego oczekuje odbiorca? Czy ja mogę w plakacie zawrzeć taki element, który jakoś zrymuje się z oczekiwaniami społecznymi, który jakoś sprawi, że publiczność będzie patrzyła na ten plakat i nie myślała tylko o filmie, ale będzie myślała w ogóle o całej sytuacji społecznej, w której jest i będzie czuła, że ten plakacista traktuje ten plakat nie jako informację i reklamę filmu, ale jako zmrużenie oka, jako tak zwany język ezopowy, nie? W tej naszej wspólnej sytuacji, jakiej jesteśmy, ja wykorzystam każdą sytuację, plakat filmowy, żeby poinformować ci widzów, w jakiej sytuacji żyjemy. I proszę Państwa, jeśli spojrzysz na to w taki sposób, to na przykład ten plakat, no, figuratywnie czy przedmiotowo prawie w ogóle nieczytelny, jednak widać człowieka z karabinem, który opuścił tak głowę, tak?
I proszę Państwa, nie mamy wątpliwości, że w tym geście jest gest jakiejś beznadziei, tak? Że w tym geście jest jakiś gest smutku, zagubienia z tym karabinem. W związku z tym, proszę Państwa, to jest wyraźny sygnał, koło października 1956 roku, bo wtedy ten film powstał, to jest wyraźny sygnał, że takich, którzy myślą o historii, tak, polskiej historii w sposób taki gorzki, bez sensu było walczyć, nic to nam dziś nie przyniosło, albo i więcej, którzy traktują sytuację w PRL-u w roku 56, albo właśnie chwilę wcześniej, jako beznadziejną, stalinowską, a więc, że jest zawarty w tym plakacie taki gorzki przekaz, że to jest w tym plakacie widoczne, tak? Albo to, kanał, od razu widać, że to jest kanał, proszę Państwa. W filmie Andrzeja Wajdy kanał, jak Państwo pamiętacie, ta krata zamyka ten ściek, już bohaterowie prawie wychodzą, a tu krata. I teraz, proszę Państwa, wielokrotnie opisywano tą kratę z filmu Andrzeja Wajdy jako pewien uniwersalny symbol tamtej kultury. To znaczy, tak na dobrą sprawę, nie tylko bohaterowie nie mieli gdzie uciec podczas Powstania Warszawskiego, bo wiadomo było, że i oni zginą, i miasto zostanie zburzone. Tak powiedziała historia. Ale także my, dziś widzowie oglądający ten film, mamy pewne poczucie beznadziei w tym systemie. Mamy poczucie zniewolenia. A czym są kraty, jak nie symbolem zniewolenia? Więc w tym sensie, proszę Państwa, każdy z tych elementów może być czysto użytkowy, bo jest częścią akcji, ale może także wysyłać, czego oczekuje odbiorca, społeczne komunikaty. Więc w tym sensie, proszę Państwa, myślę, że warto na to też tak spojrzeć. I teraz powiedzieliśmy, proszę Państwa, tak, że to jest dużo bardziej, przepraszam za to wyrażenie, bo w adaptacji nie powinno się go używać, ale niech tam, wierna adaptacja, fabule, jest więcej informacji, które sprawią, że ja wiem, o czym jest film, a to jest bardziej luźna, to jest komentarz, transpozycja. Jak w adaptacjach literackich. Idźmy, proszę Państwa, dalej. Co jeszcze jest ważne, proszę Państwa? Plakat to jest komunikat na ulicy. To zawsze Henryk Tomaszewski mówił swoim uczniom, później powiem jeszcze kilka słów o tym grafiku. Plakat niewidoczny jest plakatem zmarnowanym. Dziś, proszę Państwa, przy tym ogromie plakatów, który jest na ulicach, często w ogóle nie dostrzegamy tego plakatu. Ale co to, zresztą kiedyś było podobnie, też plakatowano na potęgę. Co to oznacza? To znaczy, że plakat, proszę Państwa, nie może być takim dziełem sztuki arabeskowym, z którym na niektórym nic nie widać, tak? Że dopiero jak podejdę blisko, wezmę lupę, o, jaki fajny szczegół, nie? Plakat z daleka ma krzyczeć. Plakat ma przyciągać plamą koloru, plakat ma przyciągać jakimś hakiem wizualnym, czymkolwiek, bo plakat nie jest do tego, żeby wystawiać go w galeriach, jakkolwiek dzisiaj przede wszystkim w galeriach jest wystawiany, na przykład w Muzeum Plakatu w Wilanowie, tylko plakat jako forma służebna, grafika użytkowa pomiędzy tymi dwoma przedmiotami czy aktywnościami ludzkimi, a więc promocją, reklamą, a sztuką, on ma krzyczeć. W związku z tym twórcy też i na tym zależało, twórcy plakatu, żeby on był z daleka czytelny. Plakat jest zapisem czasu, proszę Państwa. Jeśli jest na ulicy, to wielokrotnie ci polscy twórcy plakatu mówili, jak dla nich ważne było właśnie, żeby przemycić jakiś przekaz, który wykracza poza film. Choćby taki przekaz, o którym mówiłem wcześniej przy okazji kanału. To znaczy, żeby zakomunikować ulicy, że ja jestem z nimi, no bo zrobienie plakatu, proszę Państwa, było czymś łatwym. I plakat nagle rozchodził się po całym mieście, nagle rozchodził się w przestrzeni, no i coś do ludzi mówił. Więc był zapisem także swojego czasu. Dziś można, proszę Państwa, plakaty czytać także jako źródło historyczne. Znaczy, oglądając plakaty, zastanawiać się, na ile one rymują się z problemami ludzi tamtej epoki, z ich świadomością, stanem społecznym, jakimś klimatem, w którym Polacy żyli. Historycy jeszcze tego nie robią, nie wykorzystują plakatu jako źródło historyczne, a myślę, że to błąd, bo powinni. Tak? Dalej. Plakata cenzura. No oczywiście, proszę Państwa, każdy plakat jako druk publiczny, bo jak Państwo pamiętacie definicję, plakat musi być drukiem publicznym, ja takie coś sobie w domu zrobię i to jest plakat, nie, niekoniecznie, musi być zaprezentowany publicznie, to no, zawsze był wciągnięty w tryby cenzury. Czyli cenzura, czy to ekonomiczna, komercyjna w Hollywood, czy w Polsce przedwojennej, czy w PRL-u polityczna, żeby wypuścić coś na zewnątrz, musiała się najpierw plakatowi przyjrzeć. I tu było zadanie, proszę Państwa, tu była sztuka twórcy plakatu, żeby przemycić coś w taki sposób, żeby publiczność to zrozumiała pomimo cenzorskich zabiegów. Tak było, proszę Państwa, na przykład z plakatem Henryka Tomaszewskiego do filmu Rewizor z 1953 roku, proszę Państwa, Ciemna noc stalinizmu, cenzury. I tam nic nie mogło przejść, co wiecie Państwo, co było jakoś nie. Ale zobaczcie Państwo, jak się przyjrzymy temu plakatowi, jaki on jest interesujący. No z jednej strony pokazuje takiego typowego urzędnika, prawda, jakiegoś Rosji XIX-wiecznej, jak u Gogola, prawda, rewizor, ale ten rewizor ogromny, a w tle, no jakby polski dworek. No jakby polski dworek. I teraz nagle się, proszę Państwa, tworzy taka ciekawy komentarz. Ten
Rosjanin, uniwersalny już w tym momencie, a nie konkretny rewizor z Gogola, ten Rosjanin stanął i zasłonił naszą polską tradycję. Wlazł tu nam, jak Związek Radziecki, wlazł tu nam na tą ziemię i kurczę, uderza w naszą tradycję narodową, którą Dworek Szlachecki zawsze symbolizował. I Tomaszewski mówił, że jemu zależało właśnie na stworzeniu takiego plakatu, który ewidentnie będzie ilustracyjny i nawiąże do rewizora, ale który gdzieś tam coś przemyci. Wiecie Państwo, w PRL-u tak zwana mowa ezopowa, nie, czyli mowa używająca kodów ukrytych, jakichś metafor ukrytych, była bardzo rozwinięta. Polacy w tym przodowali, prawda? Był taki plakat, proszę Państwa, który szybko zdjęto. 30 lat cyrku PRL. Cyrk PRL, nie? Wszyscy, a no tak, PRL jest jako cyrk, nie? I szybko go zdjęto, bo zdano sobie sprawę, że to nie jest najlepsze hasło. Dalej, proszę Państwa. Krótki rys historyczny, proszę Państwa, krótki, bo nie mamy czasu, żałuję oczywiście, żeby długo o nim mówić. Na początku, proszę Państwa, pierwsze plakaty reklamowały wynalazek projekcji i teatr świetny, czyli to raczej były plakaty kinowe, a nie filmowe. One nie reklamowały filmów, tylko reklamowały sam fakt projekcji, wynalazek, tak jak tutaj kinematograf Lumière. Oczywiście przy okazji proszę zobaczyć w tym pierwszym, jednym z pierwszych plakatów filmowych, bo są też takie próby jeszcze przed Lumierami, ale zostawmy tutaj Lumierów, tą cezurę ustawmy na narodzinach kina, jak się umownie przyjmuje, że to jest właśnie pokaz kinematografu braci Lumière 28 grudnia 1895 roku w Grand Café w Paryżu. I tutaj proszę Państwa mamy ten Pole Walcza Polanego, nie? Słynny film. To ciekawe, że na tym plakacie bracia Lumière mogli umieścić zupełnie inny film, prawda? Nie fikcjonalny, a umieścili właśnie ten fikcjonalny, który był jedyny w zestawie fikcjonalnym. Zresztą no to jest ciekawe, takie trochę profetyczne, bo kino poszło w tą stronę, prawda? Przede wszystkim. Dziś kojarzymy kino przede wszystkim jako sztukę, fikcję i rozrywkę, a mniej, chociaż też ważne, jako niefikcjonalne przekazy, czy oświatowe, czy jeszcze jakieś inne użyteczne, a na początku wcale tak nie musiało być, bo kino mogło pójść w każdą stronę. To był jego walor, że historia nie jest determinowana w żaden sposób, ale pokazano to. A tutaj rok później system projekcyjny Vitascope Edisona. Więc na początek reklamowano, proszę Państwa, to. Dalej, tu proszę Państwa, zrobię pewien przeskok, bo nie chcę Państwa załadować, brzydko mówiąc, czy kolokwialnie mówiąc, zbyt wielkimi szczegółami. Pokażę pewną ewolucję plakatu, przynajmniej w półwieczu, na przykładzie USA, ponieważ to one wiodły prym. I wiele z szkół plakatowych przedwojennych i do mniej więcej lat 50., 60., dopóki kino się zmieniło na autorskie, jakby brało przykład ze Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o sztukę plakatową, bo to nie była generalnie sztuka. Często zresztą do krajów, w których wyświetlano filmy amerykańskie, te plakaty były wysyłane i tam tylko zaklejano fragment jakiegoś napisu i umieszczano polski tytuł, czy czeski tytuł, czy jakiś inny. W związku z tym pozwolę sobie ograniczyć się tutaj tylko i wyłącznie do kontekstu amerykańskiego, no ale on jest najbardziej przemysłowy, jak Państwo wiecie. Pierwsze plakaty, proszę Państwa, jak Państwo widzicie, były tak naprawdę przemalowaniem sceny z ekranu, tak? Jakby przerysowaniem, przemalowaniem sceny z ekranu. Scena z ekranu. Mniej więcej plakaty lat zerowych i dziesiątych, bo wcześniej dominowały afisze informacyjne bardziej, tak jak ten poprzedni, co Państwo widzieliście. Później się już pojawiły plakaty, a więc z graficzną zachętą, ale one były właśnie tak, jakaś scena z filmu, plastyk ją brał, przemalowywał i buch szło na ekran. Co ciekawe, proszę Państwa, na początek na plakatach informacja jest bardzo skromna, tytuł na przykład filmu, producent i wsio. Przez długi czas amerykańscy producenci nie chcieli umieszczać na plakatach nazwisk aktorów, pomimo tego, że aktorzy byli już coraz bardziej znani i ludzie bardzo często chodzili właśnie już na aktorów, wiedząc, że na przykład występuje Charlie Chaplin, prawda, Edna Purviance czy ktoś inny. Otóż Państwa nie umieszczali, bo bali się, że aktorzy zażyczą sobie zbyt wysokiej garzy, tak, że zaczną eskalować oczekiwania finansowe. W związku z tym nie umieszczano nazwisk aktorów, ale proszę Państwa, pod koniec dziesiątych lat i w latach dwudziestych mamy do czynienia już z ekspansją gwiazdorów i to właśnie nazwisko aktora często staje się najważniejszym elementem plakatu. Tak, proszę Państwa, jak tutaj słynnym, czy może nie tyle słynnym plakacie, co plakacie do słynnego filmu Śpiewak Jazz Bandu. Pewnie Państwo wiecie, że ten Śpiewak Jazz Bandu to jest uważany za, prawda, pierwszy film dźwiękowy, co nie jest oczywiście prawdą, jak wszystko w kinie, co jest uważane za pierwsze. Wcześniej też pojawiały się filmy dźwiękowe, no ale ten film jakby, no powiedzmy, że dokonał pewnej przemysłowej i technicznej rewolucji w kinie. I zobaczcie Państwo, jak tutaj już jest, można powiedzieć, ukształtowany pewien model plakatu do lat 20. kina niemego, amerykańskiego kina. Mamy znowu scenę z filmu.
ale bardzo wielkimi literami Al Jolson, czyli ten, który śpiewa tam mama, prawda? To ci z Państwa, którzy oglądali ten film, to wiedzą, jak on śmiesznie śpiewa swoją drogą. Tutaj jego matka, tutaj dalszy skład aktorski, casting, prawda? Reżyser, przecież nie najważniejszy w kinie amerykańskim, wiadomo, to dopiero później, w latach 60. po przełomie nowofalowym, aktorzy będą umieszczani mocno na plakatach. No i oczywiście, proszę Państwa, bardzo wielka kolorystyka. Swoją drogą, proszę zobaczyć, proszę Państwa, zwróćmy uwagę na pewne tąpnięcie, czy na pewną dysproporcję, czy rozminięcie się tego, co oglądamy na plakacie i tego, co się oglądało w kinie w tamtym czasie. Jak Państwo wiecie, zdecydowanej większości wypadku, przeważającej większości wypadku, te filmy były czarno-białe, prawda? Choć w kinie niemym nie wszystkie były czarno-białe, tak? No, kolorkowano je. No, Georges Méliès, pewnie Państwo też wiecie, prawda, kolorkował filmy, więc można to było robić, tylko że to była ręczna robota, ściubanie klatki po klatce, więc to było mordęga. Ale zobaczcie Państwo, jaka fajna dysharmonia jest. Czarno-biały film i właściwie prawie zawsze kolorowe plakaty, nie? Które sugerowały świat, którego de facto na ekranie nie było. Czym bardziej kolorowy, tym lepiej, bo znaczyło, że o, ten film jest fajny, bo jest jeszcze bardziej kolorowy niż poprzedni plakat, nie? W tym sensie była w tym też jakiś taka sugestia. W latach 30. proszę Państwa, nadal mamy do czynienia z dominancją akcji i elementów fabuły. Bohaterowie, jakieś znane sceny z tego filmu, czy takie, które mają zachęcić. Nadal mamy do czynienia z tym, tylko mamy do czynienia, proszę Państwa, z taką większą luźnością kompozycyjną, tak? I plastyczną. To znaczy, że można na przykład multiplikować sceny. Jedna scena on i ona z jakiegoś fragmentu filmu, gdzieś tam w tle. Druga scena, jak tutaj jeździ na nartach, to już druga scena. I trzecia scena tutaj, nie wiem w ogóle, co to jest, nie? A w każdym razie jakaś trzecia scena, nie? I one się składały na większą, jakby większe bogactwo informacyjne, jeśli chodzi o fabułę filmu, a jednocześnie taką luźniejszą kompozycję, to znaczy to już nie była realistyczna, jak w malarstwie akademickim, przerysowanie sceny, patrz poprzednie, tylko już była większa taka dynamika kadru. To jest w ogóle piękny plakat, bo ma, proszę Państwa, ten niebieski, niebieski to się w tym telewizorze, to taki błękitny, nie? Taki błękitny, taki soczysty, błękitny. Ja bym od razu szedł, proszę Państwa, na ten film, nie? Wybranie odpowiedniego koloru. Proszę Państwa, docenimy to zresztą, bo ja tak troszkę postponuję te plakaty, mówiąc, że one są tylko takie trzy postacie na plakacie, nie? Jak to się czasem mówiło. Nie, nie, ale docenimy, proszę Państwa, że to jest też sztuka, umiejętność i sztuka przyciągnięcia widza przez odpowiedni wyraz plastyczny, na przykład przez odpowiednie dobranie koloru, które sprawia, że ja mam ochotę w ten błękitny świat się zanurzyć. Inny wybór koloru pewnie spowodowałby inną reakcję moją. Oczywiście w zależności od tego, jaki mamy też gatunek, z gatunkiem do czynienia. Jeśli, proszę Państwa, taki plakat reklamowałby film, który nie byłby bliski komedii, tak, tylko byłby thrillerem, to mi się wkurzył strasznie, tak, bo ten kolor zapowiada zupełnie inny przekaz. Patrz wyżej, czyli adaptacja, plakat jako adaptacja i pytania każdego z grafików, co trzeba zrobić. Dalej, proszę Państwa, lata 40., kino noir. Strasznie musieli, proszę Państwa, walczyć plakaciści i producenci filmowi, zwłaszcza dystrybutorzy, bo to dystrybutorzy się zajmowali tutaj produkowaniem głównie plakatów. Strasznie musieli walczyć, żeby umieścić, proszę Państwa, no, jakąś goliznę, tak? No, bo obowiązywał kodeks Heisa także w kinie, w związku z tym tam nie mogło być zbyt wielu sugestii erotycznych. Ale, proszę Państwa, no, jak się patrzy na taki plakat, nie chcę tu Państwa rozuchocać, ale jak się patrzy na taki plakat z Ritą Hayworth, prawda, w tej pozie, jeden z najsłynniejszych pus, jeden z najsłynniejszych ikon seksapilu w historii kina, to po prostu, no co, no, biorę w zęby pieniążki i idę do kasy, tak, no, nie da się uciec. Ale to niby nic, ona po prostu jest tylko w sukni, tak, ale ona sama z tym papierosem na tle tej czerni, wyodrębniającej ją z tła, wystarczy, żeby widz szybciutko pognał, zwłaszcza męski, rzecz jasna, nie? Lub o innych preferencjach, szybciutko pognał do kina, nie? Albo tutaj, proszę Państwa, Ida Lupino, prawda? No, nie będę rozwijał tego wątku, bo te dwa wątki tutaj widać, czerwone. Okej. Okay. Trochę luźniejsze, proszę Państwa, stały się już, większy luz, można powiedzieć, ale nadal, proszę Państwa, dominuje przedstawienie figuratywne, postaci, które grają w filmie, aktorów bardzo często. Nadal jest dominacja elementów z fabuły, tylko trochę lepiej, ciekawiej, bardziej, można powiedzieć, niekonwencjonalnie opracowane graficznie. Na przykład tutaj podobne trochę do magazynu, prawda, takiego kolorowego. Tutaj, no prawie, że dadaistyczne, jak to w filmach Alfreda Hitchcocka. Tutaj samolot, tutaj Hitchcock jako jeden z tych prezydentów, tu Hitchcock stojący z jakąś ręką, no to jak surrealizm i dadaizm, prawda? Już jest taka luźniejsza, można powiedzieć, formuła, chociaż wciąż dominuje mimo wszystko taka
taka formuła prostego przedstawienia, pewnej wierności fabule. Kto jest bohaterem, gdzie się będzie akcja działa, jaka jest najbardziej dramatyczna scena? Jedna z najsłynniejszych scen w historii kina, prawda? Z samolotem, który Jamesa Stewarta tam próbuje. Jamesa Stewarta, Gregorego Pecka próbuje. Co? Cary Granta, Jezus. Tak dawno to oglądałem, że już zapomniałem. No tak, mówiłem, że jestem historykiem kina polskiego, więc jak w razie jakąś zrobię wrzutkę, nie, to... Tak, tak, ja wiem, oczywiście. Proszę Państwa, przejdźmy na polski grunt. Ja tutaj się zatrzymam. Tu się zatrzymam, proszę Państwa, bo w tym momencie za chwileczkę wkroczy coś nowego do tej sztuki plakatowej. Nie nawet rozluźniona, ale jednak taka dość wierna adaptacja filmu, tylko polska sztuka filmowa, polska szkoła plakatu. Więc za chwileczkę, proszę Państwa, do tego podejdę. W Polsce, proszę Państwa, a właściwie na ziemiach polskich, mniej więcej do 1918 roku, nie było prawie w ogóle plakatów. Były afisze. Jeśli były plakaty, to raczej ściągane od dystrybutorów filmów zachodnich, często tak zwane półplakaty, czyli jakiś rysuneczek, a w środek trzeba było wrzucić treść polską, nie? Jakiś rysunek. I sztuka plakatowa, polska sztuka plakatowa, czy rzemiosło plakatowe, grafika plakatowa, pojawiło się wraz z pojawieniem się II Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości. I w latach 20., proszę Państwa, są to jeszcze, mimo wszystko, jeśli chodzi o plakaty, dość surowe formy, na przykład tutaj widzicie Państwo, tajemnica starego rodu, prawda? No on i ona, czyli Jadwiga Smosarska, tutaj jedna z najpiękniejszych Polek, gusta się zmieniają, i tutaj jej partner. No i proszę Państwa, generalnie dominowała ta formuła na plakacie trzy postacie, nie? Czasem było je dwie, czasem cztery, ale chodziło o to, żeby zawsze był aktor, gwiazda, jeśli gwiazda, to wyodrębniona z tła. Zobaczcie Państwo, no kto jest największą gwiazdą w tym filmie, prawda? No Eugeniusz Bodo, kojarzycie go Państwo choćby z serialu, prawda, niedawno lecącego. To był jedno z największych bożyszcz kobiet przedwojennych. No to jeśli tytuł to uzasadnia, jaśnie pan szofer, i on jest jaśnie pan szofer, to damu mu twarz groteskowo wyolbrzymioną, prawda? Od razu z kilometra każdy to zobaczy. O, Bodo, idę na ten film, nowy film. A tutaj przy okazji Ina Benita też, zresztą gwiazda kina przedwojennego. Antoni Fertner, gwiazdor właściwie jeszcze kina niemego tego wczesnego okresu, no ale Bodo tutaj dominuje. Z jednej strony mamy do czynienia z wyraźną sugestią tego, o czym ten film będzie, wyraźną sugestią fabuły. Oto jaśnie pan szofer będzie dominował fabule nad tymi dwoma ludźmi z wyższych sfer. No i widz już idzie na to i się domyśla, że to jest komedia, prawda? Bo cały plakat jest groteskowo przerysowany, jasny, z żółtym tłem. Także, proszę Państwa, jakkolwiek były to niezwykle skuteczne plakaty, no to trudno było mówić o tym, że one są przesadnie artystycznie wyrafinowane. Jedyne, co w tych plakatach było intrygujące, to właśnie często takie groteskowe przerysowanie, które sprawiało, że miało się takie poczucie, że ten, kto projektował... No, zastanawiał się, czy jeszcze mu większej głowy nie zrobić. Może taką wielką głowę jak u tego, u Meliesa, żeby prawie pękła, nie? A to właściwie była cała granica jego wolności, tak? Cała reszta musiała być bardzo komunikatywna, nie jak kanał, który Państwo wcześniej widzieliście. No, od kolejne, Dodek na froncie, no. O czym jest, proszę Państwa, film Dodek na froncie, jeśli nawet Państwo go nie oglądaliście? O żołnierzu, zakochanym żołnierzu, prawda? I o niej, która go uwielbia, no bo on jest Adolfem Dymszą, nie? Pff, Dymsza, nie? I wszystko jasne, nie? Tutaj zapomniana melodia, też bardzo sympatyczna, kolorowa, żaden z tych filmów oczywiście kolorowy nie był, opowieść. Czasem, proszę Państwa, można było sobie troszeczkę więcej pozwolić, na przykład tutaj, nie? Taki już dużo luźniejsza kompozycja plastyczna, przerysowane postaci idące w stronę groteski, ale nadal ta sama formuła. Trzy postacie na plakacie, raz, dwa, trzy, nie? Głównie aktorzy, Bodo, Dymsza i Grosówna. Nie? Idę jak w dym. Nie? Tutaj dwie Jadzie, no to jest trochę takie, powiedziałbym, funeralne, trochę takie pogrzebowe, nie? Bo to niby szafa, nie? Ale tak naprawdę wygląda jak trumna, nie? Jakby ona wychodziła z trumny. Nie, nie będę wtajemniczał Państwa w fabule tego filmu, ale no jest to dość intrygujące i myślę sobie, że ten, kto to robił, nie wiem, czy miał świadomość, że przekaz jest taki podprogowy, bardziej ezopowy niż dosłowny, nie? Że jest trochę taki smutny. Jak oglądam zawsze ten plakat, to sobie myślę, kurczę, nie wiem, czy bym chciał pójść na taki film, bo by mnie chyba straszył, nie? A to komedia, nie? Romantyczna jest zresztą. Dalej, proszę Państwa, w latach 30., zwłaszcza w drugiej połowie, bardzo silnie zaznaczył się, już nie, zaznaczyła się nie grafika, bo to wszystko tamte było grafiki, malarstwo, w każdym razie te rzeczy plastycznie tworzone, tylko fotomontaż. No, zaczęto, proszę Państwa, tworzyć właśnie takie plakaty z fotomontaży, tu Pod Twoją obronę, czy tutaj Sygnały Romana Schneidera. Są też tego dobrym przykładem. Trochę ambitniejsze plakaty, proszę Państwa, czasem powstawały, ale powiedzmy sobie szczerze, na tle polskiej grafiki użytkowej II Rzeczypospolitej, która naprawdę była świetna,
na tle tej grafiki, polskie plakaty filmowe były oazą konserwatyzmu estetycznego i takiego, wiecie Państwo, jak tam wcześniej, takiego dobrze zrobionego plakatu, który ma przyciągać uwagę i nic więcej zasadniczo. Na przykład tutaj jest, Państwa, słynny plakat o proszku do prania. Przepraszam, próbuję sobie przypomnieć, Tadeusza Gronowskiego, Rodion Sampierze, zobaczcie Państwo, jaki fajny skrót, nie? Kot wskakuje, nie, do, tak? I wyskakuje biały. No, jasny, czytelny, bardzo dobry i ładnie zakomponowany. I ten sam Gronowski zrobił na przykład do filmu Dusze w niewoli. No zobaczcie Państwo, że to odbiega od tamtego, co widzieliśmy wcześniej, prawda? Dużo bardziej awangardowy jest, ewidentnie. Czasem sobie pozwalano właśnie na coś takiego, jak u Ludwika Lewego, nie, taki. Ale to były rzadko, to była rzadkość. Jednak dominowały trzy postacie na plakacie. Przepraszam, że powtarzam to, ale dobrze jest taką mowę, taki skrzydlatą myśl pamiętać o tym polskim plakacie przedwojennym. Proszę Państwa, i wszystko się zmieniło, łups, można powiedzieć, rypnęło, przepraszam, to się wytnie. Wszystko się, proszę Państwa, zmieniło w PRL-u po 1945 roku. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że zmieniła się też sztuka filmowa. Przedwojenna sztuka filmowa to była sztuka rynkowa, kapitalistyczna. Tam nikt nie dofinansowywał produkcji filmów przed wojną. Kiniarze, producenci musieli zarobić na filmach sami. Czyli im więcej widzów przyszło do kin, tym większe prawdopodobieństwo, że film się zwróci i że ja nie splajtuję. Tym większe prawdopodobieństwo, że ja jako kiniarz utrzymam kino, jeśli mi się pojawi jakiś blockbuster, polski blockbuster na ekranie. Więc jak nikt nie wspierał, no to kurczę, co mieli robić plakaciarze i generalnie producenci, którzy zlecali realizację tych plakatów? No musieli, proszę Państwa, oczywiście robić plakaty, które będą najbardziej przyciągające, jak te wcześniejsze, nie? Jasne, takie czytelne, no dla takiego prostego widza, żeby się film zwrócił. Natomiast, proszę Państwa, kino po 1945 roku całkowicie się zmieniło. Przestało być prywatną inicjatywą, a jak Państwo pewnie wiecie, stało się znacjonalizowane, to znaczy upaństwowione. Państwo produkowało filmy, państwo dystrybuowało filmy, gdy już zostały wyprodukowane po całej Polsce, tworząc właśnie takie punkty dystrybucyjne i państwo, de facto państwo, chociaż tam troszkę to odbiegało, ale de facto państwo trzymało także w rękach kina. W związku z tym, Państwa, jeszcze dalej, socjalizm, Państwa, w socjalizmie wcale nie najważniejsze była dochód. W socjalizmie nie było najważniejszy dochód i często było tak, Państwa, że jeśli nawet jakaś działalność gospodarcza nie przynosiła zysku, to ważniejsze było, czy ona spełnia na przykład jakieś ideologiczne wymogi. Na przykład film nie przynosił zysku, ale najważniejsze, żeby był utrzymany w duchu budzenia sumień socjalistycznych, czy jakby budowania komunizmu. Nie był najważniejszy pieniądz. A skoro komercyjne elementy nie były najważniejsze, skoro plakat mógł się uwolnić od cenzury komercji, bo to jest bardzo potężna, proszę Państwa, komercja, co pokazuje cenzura, co pokazuje trochę też sytuacja współczesnego plakatu, to mogli sobie zacząć, proszę Państwa, twórcy plakatów eksperymentować. Więcej, w PRL-u, proszę Państwa, i to akurat było pozytywne bardzo, sztuka była ważniejsza niż rozrywka. Sztuka, artyzm był ważniejsza niż kultura popularna. Przez długi czas, później się to trochę zmieniło, ale przez długi czas to artyści mieli być inżynierami dusz. W związku z tym, proszę Państwa, zmienił się całkowicie kontekst, w którym ten plakat zaistniał. Nie musiał informować i reklamować często, chociaż dobrze, gdyby informował, reklamował, ale wystarczyło, że na przykład był jakąś metaforą, był przede wszystkim sztuką plastyczną umieszczoną na murze. Także, proszę Państwa, zmieniło się kompletnie otoczenie kina. I zobaczcie Państwo, jeden z pierwszych plakatów Tadeusza Trepkowskiego z 1948 roku do filmu Ostatni etap. Zobaczcie Państwo, to nie są trzy postacie na plakacie. To już jest wyraźna sugestia, że akcja będzie działa się w obozie koncentracyjnym. Ale zobaczcie Państwo, to jest zbudowane o taki skrót wizualny, prawda? O taką metaforę, którą musimy odczytać. Musimy uaktywnić swój umysł. Tak? Już od razu, od samego właściwie początku zerwano z tą tradycją wcześniejszych gładziutkich plakatów. To taka anegdota, proszę Państwa, jak Polską Szkołę Plakatu zakładał, w cudzysłowie rzecz jasna, Henryk Tomaszewski i Jerzy Lipiński, poszli do jednej z pracownic Filmu Polskiego, który wtedy się zajmował dystrybucją filmów polskich, to była taka instytucja Film Polski, poszli i ona im zaproponowała, żeby malowali plakaty, nie? Filmowe. No to oni się obrazili. Plakaty filmowe? Bo oni pamiętali, co to znaczyły plakaty filmowe przed wojną. Że to była, wiecie Państwo, taka po prostu popelina, nie? Wizualna. Ale ona powiedziała, ta pracownica, powiedziała, że spokojnie, możecie Państwo, nie musicie Państwo robić plakaty, które tylko i wyłącznie ilustrują wiernie fabułę, tylko mogą być to jakieś impresje, może być to dzieło sztuki. O. Więc oni musieli najpierw jakby zmienić swoje nastawienie do tego przedwojennego plakatu. Wracając, Państwa, do tego, zobaczcie Państwo, pasiaki i złamany goździk. Ktoś z Państwa widział Ostatni etap?
No pan widział, nie? Oni też. Więc to jest film, którego akcja dzieje się w obozie koncentracyjnym, ale w podobozie dla kobiet. To jest film o kobietach w obozie koncentracyjnym. Czy ten plakat odrobinę to sugeruje? No, sugeruje taką, no, że to mężczyźnie by się tego goździka nie walnęło. To kobieta jest jak kwiat. No, złamane jej życie na tle tych pasiaków. Tak? Albo tu jakiś skrót, ulica graniczna Eryka Lipińskiego. Mury i pomimo tych murów zbliżające się do zgody i do jakiejś pomocy ręce. O tym jest film, o pomaganiu Żydom. Żydom w czasie II wojny światowej, ale też i o tym, że tych Żydów się denuncjowało. Jak proszę Państwa mówił Tadeusz Kowalski, jeden z najważniejszych teoretyków proszę Państwa polskiego plakatu, plakat jest swego rodzaju elementem uczącym czytać i odbierać malarstwo, oswajającym z formami i językiem sztuki. I nagle, proszę Państwa, na polskich ulicach stworzyła się galeria sztuki. Nagle na polskich ulicach, proszę Państwa, zaczęły funkcjonować plakaty, które nie miały nic wspólnego z tym stylem takim sentymentalno-rewolwerowym, rowerowym też, można powiedzieć, jak Tadeusz Kowalski mówił, tylko zaczęły być właśnie taką galerią sztuki na murze. Przez długie, długie, proszę Państwa, lata, przez kilkadziesiąt lat PRL-u. Tyle tylko, proszę Państwa, że PRL jest takim paradoksalnym trochę jednak krajem, właśnie, na pewno paradoksalnym. Z drugiej strony, pomimo tego, że generalnie nie ciążyła na kinematografii, na kiniarzach, kierownikach kin, tak byśmy bardziej precyzyjnie powiedzieli, wymóg zarabiania pieniędzy na filmie, to trzeba było tak zwany plan wykonać, bo gospodarka socjalistyczna była planowa. Planowano, ile danego roku czegoś wyprodukuje się. Także planowano, ile przyjdzie widzów na dany film. Bez sensu. Planować, a tu grad i świnobicie, nie, gradobicie będzie i co, i nikt nie przyjdzie, nie? Ale planowano. W związku z tym kierownicy, wiedząc, że mogą stracić premię, bo od tego było, od wykonania planu uzależniona była premia, dodatkowe pieniądze do wypłaty, robili wszystko, żeby do tych kin jednak ludzie przychodzili jak najwięcej. I teraz, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić rozpacz tych kierowników kin, kiedy przyjeżdżał plakat, prawda, kolejnego filmu, bardzo artystyczny, nie mówiący nic kompletnie o filmie, natomiast będący malarstwem na murze. No oni patrzyli na ten plakat i łzy im się lały, bo mówiły, jak ten plakat ma zachęcić widzów do kina, ergo, jak ja mam wykonać plan sprzedaży filmów, ergo, jak ja mam zarobić premię. A? Więc, proszę Państwa, nie każdy był zadowolony z faktu, że polskie plakaty filmowe stały się właściwie od razu prawie że sztuką na murze. Tak to, proszę Państwa, wyglądało. Krótki okres stalinowski, proszę Państwa, kiedy można powiedzieć, że trochę się cofnęła ta sztuka do takich bardziej realistycznych obrazów. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Plakat, my mówimy o plakacie filmowym, ale plakat po 1945 roku był w ogóle jednym z najważniejszych przekazów medialnych. Był jednym z najważniejszych przekazów kulturowych. Dlaczego? Dlatego, że jak Państwo pewnie wiecie, po wojnie wielu ludzi było analfabetami, tak? A tu przychodzi nowa władza i chce coś nam zakomunikować i do czegoś nas namówić. Czytać nie mogę, bo nie czytam gazet, zwłaszcza na wsi. Więc co? Dobry plakat, silny skrót, prawda, jakby wizualny, powodował, że ja od razu wiedziałem, pod czym się podpisać. Na przykład, proszę Państwa, jak tutaj. Prawda? Bomba, zburzona Warszawa pewnie albo jakieś miasto i nie, krótki przekaz, nigdy więcej wojny. Tak? Nawet ten, który nie był w stanie odczytać, bo nie znał liter, po takim plakacie jasno i wyraźnie wszystko zrozumiał. Więc plakat przynajmniej w okresie stalinowskim był niezwykle pieczołowicie pilnowany i można powiedzieć, proszę Państwa, że właśnie w okresie stalinowskim trochę on jakby wrócił do takich kanonów przedstawiania samych postaci, trochę sugerowania akcji, tak jak tutaj, no to ten to już jest ewidentny, prawda, no znowu, taki powiedzmy jak przedwojenny, nie, on i ona, napis trzy powieści, ale prawdopodobnie coś o miłości, nie, tutaj dwie brygady, jakiś robotnik i plan wzrasta, prawda, tutaj film, którego akcja dzieje się na pewno w jakimś zakładzie pracy, zadymionym zresztą, nie, jak tutaj widać, nie? A tutaj trudna miłość, prawda, no trudna miłość, on, ona i pęknięte serduszko, nie, więc tu powiedzmy, proszę Państwa, że w okresie stalinowskim znowu jakby trochę wrócił ten taki prymat jasności przekazu, bo w ogóle socrealizm, stalinizm był taką epoką, gdzie prymat, najważniejsze było to, żeby jasno zakomunikować widzowi i kształtować jego świadomość, o tak, w sposób czytelny. Ale po tym krótkim okresie stalinowskim, proszę Państwa, przyszła pora na coś, co jest, proszę Państwa, dumą naszą do dziś, Polska Szkoła Plakatu. Słowo,
takie tak zwane, proszę Państwa, umbrella term, czyli takie parasolowe określenie. To znaczy, to trudno jest zdefiniować dokładnie Polską Szkołę Plakatu. Bardzo często się używa w odniesieniu do różnych nazwisk, różnych zjawisk. Niemniej jednak jest to pewne podejście, proszę Państwa, jest to pewna grupa twórców i pewne podejście do sztuki plakatowej, które wyrosło na gruncie polskim i później było no, hołbione, czy jakby adorowane na całym świecie. To jest takie zjawisko nieformalne, takie określenie nieformalne, bardzo różnorodne stylistycznie, tak jak różnorodne były sztuki tych poszczególnych, proszę Państwa, artystów. Henryka Tomaszewskiego, Eryka Lipińskiego, Romana Cieślewicza, Wojciecha Fangora, Jana Lenicy, Józefa Mroszczaka, Franciszka Starowiejskiego, Waldemara Świeżego, Wojciecha Zamecznika i wielu, 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 proszę Państwa, innych, którzy należeli jakby do tej szkoły plakatu. W większości, ewidentnie, w większości artystów po szkołach plastycznych, po ASP, którzy postanowili, że nie będą tylko i wyłącznie malować obrazy do galerii, ale będą funkcjonować jakby w granicach tej galerii użytkowej, czyli spełniać jednak te funkcje użyteczne. Niektórzy po politechnikach, ale większość ewidentnie po ASP. I teraz zobaczcie Państwo, jakie były cechy tego zjawiska, tak ogólnie rzecz biorąc. Po pierwsze, jak powiedziałem, różnorodność stylistyczna. Gdy się ogląda, proszę Państwa, plakaty nie tylko tego samego nazwiska, znaczy tych innych nazwisk, ale tego samego nazwiska, to często one są kompletnie od siebie odmienne. Tu mamy do czynienia, proszę Państwa, z dwoma plakatami Waldemara Świeżego. To jest jeden, a to jest drugi. Utrzymany w zupełnie innej jakby stylistyce, zupełnie innej tradycji malarskiej się odwołujące, to bardziej do abstrakcyjnej, prawda, abstrakcyjnego malarstwa, to bardziej do jakiegoś symbolizmu. No, ewidentnie dwa przeciwstawne. Dalej, ta polska szkoła filmowa miała skłonność do malarskości, do rysunkowości, to znaczy bardzo długo broniono się przed dodaniem czy umieszczeniem na plakatach fotografii, bo uważano, że to jest nieartystyczne, a jeśli już, to fotomontaż i to bardzo mocno przerobiony, jakby przeflancowany. Ta fotografia w końcu wejdzie do polskiego plakatu w latach 70., ale wtedy będzie się już mówiło, trochę jak tutaj to sugeruję, że mamy do czynienia z jakimś takim upadkiem polskiej szkoły plakatu. Dalej, proszę Państwa, dalej malarskość, ale też skłonność do abstrakcji. Zobaczcie Państwo, to jest bardzo dobry przykład tego, co mówiłem wcześniej, takiej kompletnej nieużyteczności i kompletnej niereklamowości plakatu robionego w Polsce, w momencie, kiedy uznano, że plakat nie musi niczego reklamować, bo nie musi niczego sprzedawać i wystarczy, że będzie sztuką. No, proszę Państwa, to jest film Barwy Walki. Przepraszam, tutaj trochę zasłoniłem, ale się spieszyłem. Ale widać, tam dalej nic się nie zmienia, to nadal są te takie buro, czy żołniersko-czarne paski. O czym, proszę Państwa, ten film mówi? Czy Państwo wiecie coś, czy Państwo jesteście w stanie coś się domyśleć, o co tu chodzi w tym filmie? Nic, no oczywiście, nie? Ten plakat do niczego nie zachęca, tylko pokazuje jakieś maziaje, nie? Tak byśmy powiedzieli, proszę Państwa, popularnie. I o to chodzi. Ci twórcy mogli sobie zrobić maziaja, pójść do centrali wynajmu filmów, czyli centralnego dystrybutora, który dystrybuował filmy i robił też, odpowiadał też za plakaty, pójść sobie do tego dystrybutora. Tam była komisja artystyczna złożona z artystów i ci artyści mówili, o, to intrygujący plakat. No piękny, piękny okaz abstrakcyjnego malarstwa. Umieśćmy to na murze, nie? I nikt się nie przejmował tym, że on o niczym nie informuje, nie? Ale a tu, proszę Państwa, zupełnie odwrotnie. Zobaczcie Państwo, mamy do czynienia z wyraźną sugestią, film Posada i po tym krótkim skrócie lakonicznym, wizualnym, my mniej więcej wiemy, o czym ten film jest. O gościu, dla którego ta posada była za duża, prawda? Jakby można powiedzieć, przytłoczyła go ten urząd, przytłoczył go w kontekście jego biografii. Czyli, proszę Państwa, to, co się stało cechą, to malarskość, skłonność do abstrakcji, lapiderna synteza, skrót plastyczny, metafora, rebus, coś do intelektualnego rozwiązania. Zerwanie z funkcją reklamową, czasem informacyjną. I to częściej, proszę Państwa, była tak zwana recenzja filmu niż zachęta, to znaczy tak było. Ci plakaciści, proszę Państwa... Co mi zawsze się zdarzało i przed wojną, i też w kinie amerykańskim, ci plakaciści oglądali gotowy film na kilka tygodni wcześniej niż publiczność. Oni go oglądali, siedzieli w ogóle w takim gronie, oglądali film i sobie rozdzielali. Dobra, to ja to wezmę, to mi się podoba, nie? Ten film mi się podoba, dobra, to ja go biorę, prawda? Oni go oglądali na kilka tygodni wcześniej, ale oni znali już dokładną jego treść. To nie była jakaś, wiecie Państwo, pierwsza układka, jak to czasem dzisiaj jest, jakieś sugestie, która mogła później w ostatecznym montażu się zmienić, prawda, jakaś fabuła. Oni znali ten film, oni już wiedzieli, o czym on jest. I oni wtedy go niejako recenzowali, dokonywali interpretacji tego filmu, mniej zachęty. Bo to nie była zachęta, to są generalnie, proszę Państwa, krótkie recenzje filmów. Ten to jakiś mroczny film, o którym lepiej go nie oglądać, prawda? To trochę mogła być taka kontrabanda specjalnie, bo to jest słaby film, proszę Państwa, strasznie partyjny i strasznie propagandowy, więc może specjalnie pierdyknęli, proszę, taki właśnie plakat, żeby nikt z widzów nie poszedł. Na zasadzie, Jezu, jak taki plakat, to ja nie idę, nie? Może tak było, co? Tak.
A ten oczywiście od razu sugerował, z czym można się zetknąć w filmie. Proszę Państwa, to zostawię, bo już mamy trochę mało czasu, a ja muszę przejść do Andrzeja Wajdy. To jeśli mi Państwo pozwolicie o 5 minut dłużej powiedzieć, to nie wiem, czy mam takie przyzwolenie, tam patrzę na szefostwo. Mam? Dobra. 5 tak? Okej, tak 5 ruskich, dobra. Państwa, przyjrzyjmy się w takim razie, proszę Państwa, w plakatom Andrzeja Wajdy w tym kontekście. Nie wszystkie moim zdaniem, proszę Państwa, były świetne, nie? Wajda współpracował, proszę Państwa, Wajda nie współpracował nigdy z jednym plakaciarzem. Trochę było tak zresztą, że jemu proponowano tych plakaciarzy, to znaczy ta centrala wynajmu filmu jakby proponowała mu plakaciarzy, on się zwykle spotykał z tym plakaciarzem, coś tam mu mówił, coś sugerował, co powinno być, ale nie każdy plakaciarz w ogóle tego słuchał, nie? Tylko robił swoje, nie? Na przykład do pokolenia jego pierwszego filmu, no średni jest ten plakat, proszę Państwa, no wiem, że Zamecznika, to nie, no wielka gwiazda, ale szczerze powiedziawszy, pokolenie, mur, wiadomo, film jakiś wojenny, bardzo czysto informacyjny, jako sztuka może niekoniecznie. Lotna trochę analogicznie. Mam swoje, proszę Państwa, typy, więc za chwileczkę o nich powiem. Lotna też jest, no malarskością gra, nie? Więc może warto na ten film pójść. Taką malarskością jak jesień w tym filmie, prawda? Taka malarska jesień, odwołująca się trochę do jakiegoś baroku holenderskiego, no może tak, nie? Ale to, proszę Państwa, ho. I tutaj od razu się pojawia znowu ten sam, proszę Państwa, problem, jak daleko można się posunąć, jeśli chodzi o kompletne oderwanie fabuły filmu od znaku graficznego, który się ostatecznie tworzy. Bo zobaczcie Państwo, oglądacie Państwo Popiół Diament? Ktoś z Państwa pewnie kiedyś oglądał. To jest film o dawnym AK-owcu, który zabija sekretarza partyjnego z 8 na 9 maja, prawda, ma dylematy, czy to zrobić, czy nie. Adaptacja znanej książki Jerzego Andrzejewskiego o 10 lat wcześniejszej. Proszę Państwa, co wiemy z tego plakatu? Fabularnie? Nic. Poza tym, że tutaj chyba się coś wylało, jakiś ketchup, nie? No prawdopodobnie krew, chyba coś będzie z krwią, ale niekoniecznie. Natomiast, proszę Państwa, i pamiętam, jak Tadeusz Kowalski strasznie się zżymał. Okej, polska szkoła plakatu operuje skrótem wizualnym, często abstrakcją, no ale bez przesady, tak? Nie może być tak abstrakcyjnie, że jak Wojciech Fangor, o czym Andrzej Wajda zresztą mówił, siada sobie jednego wieczoru, prawda? Namalował i następnego dnia oddaje do centrali wynajmu filmu coś takiego. Nie? Przecież to jest afisz właściwie, a nie plakat. A, ale jeśli, proszę Państwa, założymy, że to był jednak, że to jest przekaz dla ludzi inteligentnych, że w ogóle film Popiół Diament, no nie jest najprostszym filmem, no nie była, to nie była komercja. Dalej, że wielu znało już, proszę Państwa, powieść też, nie? Popiół Diament to była jedna z najważniejszych powieści PRL-u, a dziesięciolecia ewidentnie, tak? To nagle, proszę Państwa, zaczynamy się coś tutaj układać. Mamy biel i czerwień, ale raczej mamy biel w sztafarzu, w ramie dominującej czerwieni, przytłaczającej czerwieni. Czerwień, wiadomo, kojarzy się przede wszystkim z lewicowością, z komunizmem. I nagle to coś nabiera pewnego, znowu, ezopowego wyrazu. Niby prawie sam afisz, ale jednak jakiś przekaz ma. Wajdzie się w ogóle podoba bardzo ten plakat. Ja trochę skłaniam się ku Tadeuszowi Kowalskiemu, że można było znaleźć i to, znaczy połączyć pewną informację o filmie z jego interpretacją artystyczną, ale niech tam. Ale też mi się podoba. Samson, proszę Państwa, no, film o tym, jak polski Żyd ucieka w czasie wojny z getta i tam wszystkich nie będę Państwu wyjaśniał, ale to pęknięta macewa, tak? No, to od razu jest symbol, prawda, tej zburzonej kultury żydowskiej. Jasne i wyraźne, czytelne. No to jest jeden z moich ulubionych, Niewinni czarodzieje, prawda? Ktoś z Państwa oglądał Niewinni czarodzieje? Przepraszam za te tam. Dobra, to już będę nie będę już teraz pytał, nie? W każdym razie, proszę Państwa, Niewinni czarodzieje, współczesny film o tym, że on i ona spotykają się wieczorem i prowadzą ze sobą grę. Albo dojdzie do czegoś, albo nie dojdzie, nie? Albo będzie erotycznie, albo nie będzie erotycznie, nie? I jeśli to jest, proszę Państwa, film o grze młodych ludzi, no to mamy. Ona, która się rozbiera, on, który tu z piwem, no i co? I karta, nie? Czyli gra. Super. I wszystko kolorystycznie jednocześnie przyciągające wzrok. To jeden z najlepszych, proszę Państwa, plakatów Wojciecha Fangora. Tego samego, co zrobił plakat do Popiołu i Diamentów. A tu, Miłość dwudziestolatków. Prawie że typograficzny plakat. Nie tylko z samych liter złożone, ale za to, jak te fajne litery tworzą serduszko. A przy okazji, proszę Państwa, a taki był plakat oryginalny francuski. Czyli znowu, zdjęcie. To jest takie zdjęcie, proszę Państwa, jak oni się tam trzymają pod jakimś drzewem. Czyli tak, na zachodzie cały czas ta funkcja przede wszystkim informowania, o czym jest film, a tu interpretowania sztuki plastycznej, czasem idącej w jakiś minimalizm, bawiącą się literami. Tutaj, powiatowa Lady Macbeth o zabójstwie w dawnej XIX-wiecznej Rosji, więc jest samowar, jest nie, trupia czacha, a taki był jugosłowiański, nie? Czyli na plakacie dwie postacie. I jedna postać też jest postacią dwiema. To by było bez sensu, ale okej. Okay.
No to jest, proszę Państwa, seria trzech plakatów do popiołu, które kompletnie, proszę Państwa, moim zdaniem są nietrafne. Znaczy, ja bardzo ich nie lubię, tak? Znaczy, ja, ani moim zdaniem nie mają aż takiej wielkiej wartości artystycznej. Tutaj Romana Cieślewicza, przepraszam, jeśli go obrażam, bo to jest wybitny grafik i plakacista. No, trochę to sugeruje, rozdziobią nas kruki wrony, prawda? Trochę jakiegoś Żeromskiego, no bo to jest Żeromski, popioł to Żeromski. Trochę to sugeruje, jakieś pole, ale ani to ładne takie, ani wymowne, albo, nie? Albo już abstrakcyjne na maksa, jak w wypadku tego Barw Walki, no albo coś. Tutaj, no Zamecznik, Stanisław Zamecznik, jeden z Zameczników. No też, ale znowu, no trzech bohaterów w jakichś paskach, ale ten to już w ogóle mnie rozbił. Tudum. Właściwie, proszę Państwa, afisz. Sugerujący tylko, że właśnie afisz teatralny, że mam do czynienia ze sztuką teatralną, tak? Może to była delikatna recenzja do tego filmu, który rzeczywiście jest trochę zbyt teatralny, nie? Możliwe, ale tego nie jesteśmy pewni. Prawda? O, to już ciekawsze. Też bliskie typograficznemu, samemu opartemu o samo liternictwo, ale wszystko na sprzedaż pokazane przez różne kolory, to są plakaty oba Franciszka Starowiejskiego, już coś sugeruje, to znaczy pewną pstrokaciznę ludzkiego życia, pewną pstrokaciznę tego, co ma człowiek do sprzedania, tak jak w fabule tego filmu, czy w ogóle generalnie Polski ówczesnej końca lat 60. No to już mniej moim zdaniem udane, jakieś takie maziaje, pewnie na zasadzie tam wszedł do kuchni i maznął, Franciszek Starowiejski często tak właśnie mazał, a dodam, proszę Państwa, tylko na marginesie, że to było bardzo popłatne zajęcie. Za jeden plakat można było czasem dostać pieniądze, no, jakby to powiedzieć, równowartość wynagrodzenia nauczyciela czy inżyniera w pewnym momencie także. Także to były godziwe pieniądze za jeden plakat. Tak? Więc plakaciści naprawdę czasem malowali na potęgę, żeby tylko coś tam namalować. Nie? O, to mi się bardzo podoba, proszę Państwa, w stylu takiego popartu utrzymane, bo film jest też trochę o tym, polowanie na muchy, nie? O takiej krwiożerczej kobiecej modliszce, tak? No więc od razu Buch, taki trochę popartowy, warholowski klimat się, proszę Państwa, pojawia. To jest intrygujący plakat, który mówi jasno i wyraźnie, o czym będzie film, prawda? Będzie o kobiecie popartowej, kobiecie, która jest up to date, bardzo, bardzo współczesna, nie? Taka, że sobie nawet nie wyobrażasz, jak bardzo współczesna. O tym jest film, o strachu przed kobietami. Polowanie na much. O, krajobraz po bitwie, proszę Państwa. Opowieść na podstawie Borowskiego o tym, jak wychodzi dawny więzień obozu koncentracyjnego z obozu właśnie i trafia do obozu dla DP-sów, czyli takich przejściowego obozu i nie wie, co ze sobą zrobić. Tak? Krajobraz po bitwie. Mamy do czynienia z krajobrazem, ale to jest twarz bohatera, czyli to jest tak naprawdę krajobraz po bitwie, to jest krajobraz, jego wewnętrzny krajobraz. Tak? I proszę zobaczyć, jak fajnie tutaj Józef Mroszczak połączył tą metaforę krajobrazu, pejzażu z twarzą człowieka. Prawda? Mamy takie jakby skiby ziemi. To jest ładne. A tu też zrobił wywieszkę, od razu, proszę Państwa, dodajmy, nie powstawały tylko i wyłącznie plakaty, powstawały także wywieszki, które były dużo bardziej komunikatywne, wywieszki do kin, które były bardziej komunikatywne niż plakaty rozklejane w mieście. Wywieszki miały nade wszystko informować, kto gra, jakie tam są sceny, ale to w kinach. I to też Józef Mroszczak przygotował. O tu, proszę Państwa. I tu mamy, proszę Państwa, już powoli w latach 70. inwazję fotografii. Coraz bardziej nie mamy do czynienia z interpretacją malarsko-graficzną, ale coraz częściej fotografia pojawia się jako dominujący element plakatu. Przerobiona czasem fotos, ale generalnie już to się powoli zaczyna. Coś, co dzisiaj, proszę Państwa, absolutnie dominuje i co, mówiąc szczerze, jest w tej formule, jaka jest dzisiaj, bardzo wyjaławiające. To jest ciekawa, proszę Państwa, jeszcze kontekst fotografii, bo jeśli ktoś oglądał Brzezinę i wie, że jest to film odwołujący się do tradycji Jacka Malczewskiego, a więc ewidentnie do malarstwa, to umieszczenie fotograficznego kadru malarskiego kadru w malarskiej ramie, no, sugeruje, jaki będzie to rodzaj filmu, jaki styl tego filmu. Więc tutaj Jakuba Erola, te dwa plakaty są jeszcze intrygujące. No ale tutaj, proszę Państwa, szału nie ma, powiem tak, nie? Mamy nie, takie jakieś mansiony Jakuba Erola, znowu fotografia, nic właściwie ciekawego na tym nie ma. Tutaj też jest fotografia, tylko żeby wiecie Państwo, jakoś zgrafizowana, tak, Waldemara Świeżego. No słabe, a Wesele, jak Państwo wiecie, to jest taki temat, to jest taki film, do którego można było zrobić taki genialny plakat, że po prostu głowa mała, a tu jednak szansa trochę poszła w bok. Ziemia Obiecana jest też dobrym przykładem tego ścierania się trybu jeszcze graficznego z trybem fotograficznym. No to jest generalnie przerobiony fotos. Renata Pajchel była fotosistką, więc jest współautorem tego plakatu. Cyprian Kościelak nadał temu trochę takiego wyrazu artystycznego. Ale ten Waldemara Świeżego jest bardzo intrygujący. Nie pytam już, kto z Państwa oglądał Ziemię Obiecaną, ale wiecie Państwo, że to jest opowieść o Polaku z XIX wieku, który jest szlachcicem, który przyjeżdża do Łodzi i nagle traci jakby swoje dziedzictwo polskie. Tak? Staje się tylko i wyłącznie przemysłowcem. I jak się patrzy, proszę Państwa, na ten plakat, to widzimy człowieka bez twarzy,
czyli tracącego swoją tożsamość. Widzimy, od razu oczywiście sugeruje nam ten wygląd, że akcja dzieje się gdzieś, że to jest film kostiumowy, akcja dzieje się gdzieś w XIX wieku, ale widzimy też delikatnie czerwoną plamkę, biało-czerwone. Te białe zaczyna przytłaczać to, co było kodem szlacheckim, prawda? Ten człowiek, ten kod szlachecki traci. Bardzo ciekawa recenzja filmu Andrzeja Wajdy. Słabizna. Zdjęcie, smuga cienia. I tutaj też zdjęcie przerobione, smuga cienia, słabizna. Ani dobrze nie informuje, bo to ani jest zdjęcie fotos takie, które wyraźnie powie, o czym jest ten film, ani nie jest to graficznie intrygujące. Więc to takie nie pies, nie wydra, coś na kształt świdra. Panny z Wilka, proszę Państwa, jeszcze tutaj ciekawe, ale też już z fotograficzkami, takimi cameo, malutkimi twarzyczkami, no ale ta sama formuła jakiejś szafeczki z bibelotami jest intrygująca, tak jak trochę ten film rzeczywiście jest. To ciekawe, proszę Państwa, to jest NRD-owski plakat i zauważyłem taką tendencję, że jak Polacy zaczęli odchodzić do polskiej szkoły plakatów w stronę fotografii, to inne kraje jak gdyby zaczęły stosować tą technologię, czy tą technikę realizacji, taką bardziej artystyczną. I na przykład to jest bardzo artystyczny, prawda? Można powiedzieć, plakat, ale to jest nerdowski, nie? A ten jest polski. Bo pojawiła się w ogóle, proszę Państwa, tendencja do coraz częściej do robienia kilku plakatów, tak? Nie jednego, już nie będziemy znali filmów Andrzeja Wajdy z jednego plakatu, ale z wielu. Panny z Wilka, no słaby, no. Taki, no, fotograficzny, nie? A to na eksport zrobiony przez Polaka, nie? Przez Romana Cieślewicza. Czyli na eksport trzeba było podtrzymywać legendę polskiej szkoły plakatu, a do Polski można było grzmotnąć coś takiego. Tworzy się jakaś właśnie taka dziwna schizofrenia. No, w drugiej połowie lat 70., proszę Państwa, plakaty, nie tylko Andrzeja Wajdy, tylko wszystkie, nabierają takiej aluzyjności społeczno-politycznej. Coraz częściej są komentarzem do dziejącej się rzeczywistości, bo w drugiej połowie lat 70. jest taki okres protestu społecznego. I tutaj, proszę Państwa, mamy dwa plakaty do filmu Człowiek z marmuru, jednego z najlepszych filmów Andrzeja Wajdy. Ten jest świetny, Marka Mroszczaka. Zobaczcie Państwo, Marcina Mroszczaka, zobaczcie Państwo, to jest film o przodowniku pracy, więc on jest utrzymany w takiej formule glamour, prawda? Takiej jak gwiazda. Przodownik pracy, który zostanie później ściągnięty z piedestału i rozbity. Nie? Tak, czyli to jest plakat ironiczny ewidentnie, a to jest taki bardziej informacyjny. O co chodzi? O to, żeby podnosić wydajność pracy i żeby rosła. To jest akurat Waldemara Świeżego i z tych dwóch ewidentnie bardziej podoba mi się ten. Jest dużo bardziej ironiczny, też malarsko moim zdaniem ciekawszy. Ale były jeszcze dwa inne plakaty. Ten, Człowiek z marmuru, właściwie znowu fotografia przerobiona na jakiś plakat. Nie jestem wielkim fanem tego rozwiązania. A to jest znowu ciekawe, proszę Państwa, bo to jest najbardziej abstrakcyjny z tych czterech, nie? Reklamujący Człowieka z marmuru, ale ten był na zachód, do Anglii, nie? Podtrzymywanie legendy polskiej szkoły plakatu, a to jest świetny plakat. Bo na pozór prawie nic nie mówiący, ale jak się człowiek tak wpatrzy, jak Państwo widzicie, to jest marmur, prawda? I ten człowiek jest zakuwany w marmur. Ten człowiek traci swoją tożsamość, przodownik pracy, bo jest zamieniany przez wszystkie zabiegi propagandowe w maszynę, w pomnik, ale nie żywego człowieka. Znakomity plakat Waldemara Świeżego. Już Państwa kończę. Tutaj o banalny, nie? No banalny, bo jednak banalny i no taki trochę bardziej rzeczy. Znowu Waldemara Świeżego, bardzo często właśnie z jego korzystał, nie? Czyli różki jakieś takie, nie? Notabene zawsze się zastanawiałem dlaczego, bo ten bohater nie jest diabłem w tym filmie. No chyba, że został uznany za diabła przez innych, ale to wątła interpretacja. I tu już chyba ten, który zrobił tą interpretację, czy recenzję, chyba nie dokładnie oglądał film, nie? Może raz obejrzał, spał, nie? I coś tam rzucił, nie? Tu świetny dyrygent. Zobaczcie Państwo, pyk! Film o dyrygencie rzeczywiście. Pyk i batuta przełamana na pół. Od razu, wszystkie. Krótki skrót, nie? Coś będzie, ale to jeszcze lepsze. Oto jest epitafium dla sztuki muzycznej, dla prawdziwej kultury, dla muzyka. To jest, proszę Państwa, treścią generalnie filmu, ale to jest też komunikat dla Polaków. Prawdziwa muzyka, prawdziwa kultura została pochowana, tak, w Polsce ludowej. To znowu ten język ozopowy, aluzji społeczno-politycznych, który w latach 70. był bardzo ważny. Państwa, ja mówiłem, że już kończę, a to jeszcze trochę. Ale już naprawdę kończę. Już jestem naprawdę bardzo, bardzo blisko. Dobra, szybko. Podoba się Państwu. Jeden z najpiękniejszych plakatów do filmów Andrzeja Wajdy. Te pobite, czerwone plecy robotnika, tak, odbite jakimś tak krwią przechodzące i mięsem, jednocześnie przypominające krzyż, a więc sugerujące, że ten robotnik został ukrzyżowany, czyli był ofiarą, która ufundowała nam nową Polskę, tak, i Solidarność.
patrząc przez grudzień 70 roku. Znakomity plakat Andrzeja Pongowskiego, jeden moim zdaniem z najlepszych, obok Niewinni czarodzieje, czy Mimo wszystko popiół i diament, to jest znakomity skrót. Te już są mniej ciekawe, no to jeszcze jest sugestia taka, nie? Robotnika, taka dość dosłowna. To jest w ogóle słabe. Dobra, przechodzę, proszę Państwa, do jeszcze współczesności. I kończę. Polskie plakaty, proszę Państwa, w III Rzeczpospolitej niestety stały się ofiarą przemian ekonomicznych i przemian technologicznych. Przemian ekonomicznych, bo nagle kino musiało znowu zarabiać na siebie. Nie zupełnie tylko, ale jednak zarabiać na siebie. W związku z tym plakat musiał się stać się znowu bardziej komunikatywny. Drugie, przemian technologicznych, ponieważ wraz z cyfryzacją i z komputeryzacją przekazu, dziś właściwie nawet podrzędny grafik, przepraszam za to wyrażenie, nawet amator może przygotować plakat, tak, tworząc warstwy na Photoshopie. Gdzieś sztuka, prawdziwa sztuka plakatu, zwłaszcza ta oparta o malarstwo, o grafikę, która wychodziła jakby za SP, ona powoli zanika z tych dwóch powodów. Raz, że nikt już nie potrzebuje plakatów artystycznych, tak, bo one mają jednak reklamować znowu. Po drugie, że nie ma gdzie je wieszać, coraz mniej jest przestrzeni, gdzie można plakaty wieszać, co najwyżej w kinach, że pojawiła się, proszę Państwa, tak rozwinięta sfera kultury audiowizualnej, że plakat staje się małym elementem kampanii promocyjnej, gdzie indziej dzisiaj się reklamuje film. W związku z tym, proszę Państwa, sytuacja plakatów dzisiaj nie wygląda najszczęśliwiej i trzeba powiedzieć, że Andrzej Wajda starał się, jak mógł, bronić przed taką spospolitowaniem tego plakatu w III Rzeczpospolitej, ale nie do końca mu się udało, o czym świadczą choćby te dwa już plakaty. Pan na nikt, no tylko portret, nie, bohaterki, za plakat, no to jest zdjęcie, nie? Zdjęcie przeniesione na Tatarak, trochę ciekawszy, no bo tutaj zdjęcie zakomponowane trochę jak malarstwo Edwarda Hoppera, niemniej jednak to też zdjęcie, tak, bez jakiegoś wielkiego wkładu. Niemniej było trochę wojennych, Korczak ciekawy z Gwiazdą Dawida, jeszcze się trzymał, z 90 roku film, Pierścionek z Orłem w Koronie z 92 roku, ze słynną sceną z lampkami powtórzoną, więc mamy lampki, prawda, a tutaj ten pierścionek w kieliszku, Wielki Tydzień, wielka metafora, prawda? Chrystus ukrzyżowany i kogoś razem z Chrystusem krzyżują, bo trochę o tym ten film jest, o tym, że się nie pomagało Żydom i w tym sensie jakby krzyżowało się po raz drugi Chrystusa. Bardzo intrygujące rozwiązanie. No a już tutaj, proszę Państwa, czym bliżej do współczesności, tym bardziej Andrzej Wajda robi plakaty A, fotosowe, B, dwie postacie na plakacie. Nie? Czyli jakby wracał do czasu przedwojennych, bo taki był przedwojenny plakat pana Tadeusza z 28 roku, a taki jest plakat z roku 99. Zbieżność zupełnie przypadkowa. Nie? Widzicie ją Państwo. Nie? Tutaj, no, znowu, nie? Tu grafik po prostu. To w ogóle są, proszę Państwa, plakaty Piotra Bujnowicza, czyli fotosisty. Fotosista siadł do Photoshopa i sobie tam poprzestawiał. Nie? Ten, który robi fotosy na planie. Nie? I ostatnie, Katyń, no, w tej formule, którą znamy, prawda, z filmów sensacyjnych amerykańskich. No. Przetasowanie, no, nie? Jakby w ogóle bym sugerował, że jakiś film sensacyjny wojenny, tak jak Parszywa Dwunastka, nie? Niekoniecznie, to jednak jest Parszywa Dwunastka. I jedyny, ostatni, proszę Państwa, artystyczny akcent, notabene plakatu, który w ogóle nie funkcjonował w przestrzeni publicznej, rzadko znany, to jest powrót do Andrzeja Pongowskiego, który namalował Andrzejowi Wajdzie kilka świetnych plakatów politycznych, w tym do Człowieka z Żelaza i jakby nawiązanie, bo to jest przecież zamknięcie Człowieka z Żelaza, nawiązanie w ten sposób i zrobienie takiego bardziej artystycznego plakatu Andrzeja Pongowskiego. Teraz są powidoki na ekranach, będą niedługo powidoki na ekranach. Zrobiłem znak zapytania, który przynajmniej dotyczy zarówno tego, jaki będzie plakat do powidoków, powinien być piękny i malarski, prawda? O Władysławie Strzemińskich, o malarzu, więc powinien być piękny i malarski, ale ten znak zapytania, proszę Państwa, dotyczy także przyszłości polskiego plakatu. Moim zdaniem rysuje się ona na razie nie najlepiej, ale jak będzie, zobaczymy, może będzie to okazja do jakiegoś innego przyszłego spotkania. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.